Hej, dzisiaj wieczorem będzie impreza Halloweenowa. Jury się zbierze, żeby wygrać który z komentarzy podlegających pod konkurs wygrywa. Jutro rano też zamieszczę wyniki i pokażę, co jest nagrodą niespodzianką. Jedna z osób, najlepszy raperze w eterze, nie dotrze, to już wiem, niestety nie będzie ciała dyni, ale będzie za to druga kamera z działającą kasetą, więc nagra się proces i w ogóle cięcie dyni, wszystko co się będzie działo, więc mam nadzieję, że to się spodoba, będzie ciekawie, ale na seans filmu już was nie będę zapraszał, no bo nie będziemy siedzieli z kamerą. Całe, jak się ten film po polsku nazywał? Miasteczko Halloween chyba, Tima Burtona? Nightmare Before Christmas, jakoś tak. To nie będę was trzymał na całej preks, jak chcecie, to polecam wybrać się do wypożyczalni DVD, bo film, jedna z najlepszych animacji, jaka w ogóle została w historii zrobiona. Technicznie majstersztyk. Dorównuje tylko Gniąca Panna Młoda, właściwie Gniąca Panna Młoda jest lepsza również Bartona, więc nie ma konkurencji w tej kwestii. Dziękuję za wczorajsze ciepłe przyjęcie z tym tomikiem wierszy, aż mi się głupio zrobiło. A, trzasnąłem się w łapę. We wtorek sprawdzę, jakie są koszta na poczcie, bo w internecie to się teoretycznie można dowiedzieć wszystkiego, praktycznie z Pocztą Polską, jak i z PKP. Człowiek nie dowie się niczego. Podam tą dokładną cenę za transport, bo w chwili obecnej kompletnie nie wiem, ile sobie policzą za taki ciężar plus bąbelkową tą. To ten, dziękuję za uwagę i no i wiedziałem, że zaczekacie do po napisach. Prawdopodobnie to jest jakieś wahnięcie i się dzisiaj zmniejszy i ten, ale jest was ponad 200 osób obserwujących, co jest... Dziękuję. Dzięki. Nie, naprawdę, z tej okazji, jak będzie 250, to wymyślę coś takiego ekstra. Mam nadzieję. A wam dziękuję za to, że jesteście i że mówienie do kamery nie wydaje się bezsensownym zajęciem. I dzięki, że czekacie zawsze po napisach. Tu właściwie nie ma napisów. To do po melodyjce.